Funkcjonariusze z poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby do śledztwa związanego z powstaniem i prowadzeniem czterech funduszów inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Zatrzymani współpracowali z byłym pracownikiem jednego z domów maklerskich, który w ręce CBA trafił już wcześniej. Ich współpraca polegała na wyprowadzaniu z tychże funduszów pieniędzy. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Łodzi, tam usłyszą zarzuty.